Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o nowym wysłanniku do spraw Ukrainy prezydenta elekta Donalda Trumpa, Kit Kellogg, bo o nim mowa, emerytowany generał, kilka miesięcy temu był współautorem raportu dotyczącego wojny na Ukrainie i warto się temu bliżej przyjrzeć, czy te poglądy są rzeczywiście bardzo mocno. Propokojowe i są do zaakceptowania dzisiaj przez wszystkie strony konfliktu, czy też możemy spodziewać się nawet czasowej eskalacji? O tym w pierwszym temacie. Drugi temat, niezwykle istotny, to jest pytanie: czy dojdzie do masowych prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, polskich prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na Ukrainie, czy wreszcie dojdzie do ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu? Są szumne zapowiedzi szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, ale jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznymi fragmentami wspólnego polsko-ukraińskiego komunikatu, które tak naprawdę oddają całość decyzji. Ukraińskiemu prawodawstwu, a ono od 2015 roku chroni zbrodniarzy i ludobójców. Także warto przyjrzeć się wypowiedziom szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowicza, który nie pierwszy już raz szokuje opinię publiczną. Pytanie: co zamierza z tym zrobić władza w Warszawie? Dlaczego po dziś dzień nie ma silnego nacisku? Establishmentu w Warszawie na to, aby Ukraińcy odwołali drobowycza właśnie ze stanowiska ukraińskiego IPN-u. To jest jedno z fundamentalnych pytań, jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie. No i wreszcie temat ostatni, bardzo istotny, a mianowicie groźba, która padła z ust prezydenta Władimira Putina dotycząca użycia kilku rakiet typu Oresznik, jednocześnie na centra decyzyjne w Kijowie. Miałoby to mieć moc, yy, siłę uderzenia atomowego. Yy, warto się temu przyjrzeć, warto także się zastanowić, jak to się dzieje, że cały czas w Polsce króluje propaganda o wojnie pełnoskalowej, a Rosja od czasu... Yy, od czasu od początku tej wojny od 2014 roku i od jego nowego etapu od 2022 roku w ogóle nie atakowała centrów decyzyjnych w Kijowie. O tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam oczywiście także do wspierania mojego kanału i przechodzimy do pierwszego tematu. Prezydent elekt Donald Trump mianował swojego specjalnego wysłannika do spraw Ukrainy i został nim emerytowany generał Kit Kellogg. To człowiek, który stworzył taki obszerny raport na temat wojny na Ukrainie i zaproponował warunki pokoju, które no właśnie, pytanie, czy są w ogóle do zaakceptowania przez Rosję. Ta obszerna analiza wojny autorstwa Kita Kellogga i Freda Flajca. Została opublikowana w kwietniu bieżącego 2024 roku przez America First Policy Institute, przez taki ośrodek ekspercki, Think Tank, gdzie zaprezentowano bardzo obszerną krytykę samego prezydenta Joe Bidena, jego administracji i tej kierunku polityki, którą przyjęli względem Rosji. I tutaj może być to pewnego rodzaju zaskoczenie. No, Kit Kellogg nie, nie, nie zaprezentował się w tym raporcie jako gołąbek pokoju, ale jako taki, można powiedzieć, bardzo zdecydowany jastrząb. Uważał, że odchodząca administracja Bidena powinna była przekazać Ukraińcom znacznie szybciej, znacznie więcej i znacznie nowszej broni, tak aby mogli pokonać Rosjan. Czyli chodziło jeszcze, jego zdaniem, większą eskalację, że Stany Zjednoczone powinny były bardziej mo mocniej po prostu wyeskalować wojnę z Rosją, aby... Przejąć strategiczną inicjatywę. No, twierdzi, że oczywiście, ponieważ tak się nie stało, to konflikt prze, przerodził się w starcie na wyniszczenie, na wyczerpanie, na długotrwałą wojnę, która oczywiście ma katastrofalne skutki demograficzne dla Ukrainy, co widać po potężnych brakach w uzupełnieniach na froncie. Ta sytuacja no, raczej się nie poprawi, no, trudno spodziewać się, aby był jakiekolwiek szanse. Tym bardziej, że do tak zwanego Legionu Ukraińskiego w Polsce zgłosiło się zaledwie 30 osób. No to jasno pokazuje, że spora część diaspory ukraińskiej, spora część tych Ukraińców, która po prostu wyemigrowała, uciekła z Ukrainy, traktuje tę wojnę jako nie ich. No, podpisuje się pod hasłem, to, to nie nasza wojna. To też pojasno pokazuje, w jak, jak potężnej, potężnym problemie są dzisiaj władze władze w Kijowie. No i Teraz przechodząc do tego, co zaproponował Kit Kellogg, no to przede wszystkim uważa, że dalsze kontynuowanie tej wojny wpycha Rosję w objęcia Chin. To oczywista konstatacja. Używa tutaj takiego, takiej retoryki, która jest charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych w ostatnich, w ostatnich dekadach, mówiąc o tym groźnym bloku. Kiedyś sporo, była, sporo było mowy w mediach amerykańskich o tak zwanych państwach bandyckich, o osi zła, no teraz się mówi coraz częściej o tak zwanym, cytuję, groźnym bloku. No i mówi się właśnie o takiej perspektywie bloku rosyjsko-chińsko-koreańsko-irańskiego, oczywiście chodzi o Koreę Północną i Jasne jest, że przeciąganie tej wojny będzie cementować tego typu, tego typu blok, co zresztą właśnie tutaj Flights i Kellogg w kwietniu bieżącego roku wypunktowali. Co więcej, Kit Kellogg uważa, że wielkim błędem Joe Bidena było uznanie Władimira Putina za, cytuję, zbrodniarza wojennego. To jego zdanie miało zamknąć drogę do porozumienia z Moskwą, no przynajmniej przez odchodzącą administrację 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kit Kellogg proponuje, aby zmusić Ukraińców do podjęcia rokowań z Rosjanami, w taki sposób, aby uzależnić po prostu od tego dalsze wsparcie wojskowe udzielane przez, stanu, przez Stany Zjednoczone. Natomiast tym, co miałoby jego zdaniem skłonić samego prezydenta Putina do podjęcia negocjacji, to miałaby być obietnica, że w dającej się przewidzieć perspektywie, w dającej się przewidzieć przyszłości, Kijów nie znalazłby się w NATO. No i Oczywiście, też taki wśród tej marchewki, którą Stany Zjednoczone miałyby zaproponować, byłoby także zniesienie części sankcji. No to jest jasne przyznanie się, że po prostu te sankcje nie działają, że te sankcje bardzo mocno uderzają także w europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, Kit Kellogg w takim przypływie szczerości też stwierdził, że nawet po zawarciu takiego porozumienia jakiegoś zamrożenia konfliktu, zawarcia rozejmu, a może nawet pokoju, no, będzie musiała płynąć dalej amerykańska pomoc wojskowa dla Kijowa i że warto byłoby postarać się o jakieś pokojowe, dwustronne, jakieś porozumienie pokojowe w ramach porozumienia pokojowego, jakiś dwustronne gwarancji pokojowych. No ale tutaj nie wchodzi w szczegóły wszyscy wiemy, że tego typu obietnice, no, należy należy oczywiście. Rozpatrywać tylko i wyłącznie w takich szczegółach. Takie ogólne obietnice absolutnie nic nie dają. Pamiętamy zresztą Memorandum Budapeszczańskie z 1994 roku i wiemy, jak się tego typu obietnice kończą. Dlatego też warto uzupełnić to, o czym powiedział, to, o czym napisał właśnie Kit Kellogg o. O inne, że tak powiem, źródła, o inne wypowiedzi amerykańskich, amerykańskich polityków, chociażby takich jak, jak Mike Wals, czyli no, nowy doradca do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa, obecnie oczywiście prezydenta elekta. Mike Wals te wizje, Kelloga uzupełnił, uważał, że te koszty utrzymania pokoju będzie musiała w przeważającym stopniu ponieść Europa, czyli europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Walt twierdzi, że do tej pory 60%. Pomocy dla Ukrainy spadało na barki europejskich sojuszników, a resztę miała pokry, miały pokrywać Stany Zjednoczone. Teraz udział Europy miałby wzrosnąć do przynajmniej 80%. I przypomnę raz jeszcze ten artykuł z Wall Street Journal z 6 listopada bieżącego roku, który wprost. Powołując się zresztą na otoczenie Trumpa, w którym mogliśmy wprost przeczytać, że nie będzie wysyłania żadnych żołnierzy amerykańskich na Ukrainę, że główny ciężar spadnie na barki czterech państw Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. No, patrząc na mapę, patrząc na geografię, nie trudno się domyślić, kto z tej czwórki będzie ponosił największy. Koszt. I to jest niestety wielkie zagrożenie dla, dla państwa polskiego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pytanie, czy to, co proponuje Kit Kellogg, jest w ogóle do przyjęcia dla Federacji Rosyjskiej. W Polsce bardzo często wiele środowisk, także, także niestety tych, które szermują hasłem realizmu, uważa, że to Donald Trump będzie narzucał warunki pokoju i w ogóle warunki geopolityczne w Europie Wschodniej. No, ja śmiem twierdzić, że tak nie będzie. Że Władimir Putin wcale nie musi, nie musi tutaj w żaden sposób słuchać doradców Donalda Trumpa. Co więcej, musimy sobie zdawać sprawę, że po zwycięstwie Trumpa w wyborach, czyli po 5 listopada bieżącego roku, Moskwa nie otrzymała praktycznie żadnego sygnału. Żadnej gotowości do pójścia na ustępstwa przez kolektywny zachód. No, doskonale wiemy, że jest to wojna na Ukrainie, to między innymi Proxy War zachodu z Rosją. W związku z tym no, jest jasne, że taki sygnał musiałby po prostu pójść. Natomiast na dziś sama jakieś tam mgliste zobowiązania, że Ukraina. W... W najbliższym czasie nie, nie zostanie przyjęta do NATO, to jest zdecydowanie za mało. Musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina jest no, w sytuacji absolutnie katastrofalnej, że rosyjskie wojska postępują, że Rosja ma nową, nowy rodzaj broni, który wchodzi na uzbrojenie, przetestowany bojowo, rakiety hipersoniczne, rakiety z, z pociskami hipersonicz, z, z hipersonicznymi, które przełamują. Praktycznie każdy europejski system obrony powietrznej. W związku z tym no, trudno się tutaj dziwić i, i trudno jakby też zakładać, że Rosja nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Yy zgodzi się na zamrożenie tego konfliktu. Ja nie mówię oczywiście, że taka, taka perspektywa nie jest możliwa, że nie dojdzie do jakiegoś porozumienia Trump-Putin, niemniej jednak już samo z góry zakładanie, że zaraz po zaprzysiężeniu, że zaraz po 20 stycznia 2025 roku Rosja będzie prosić tutaj Stany Zjednoczone o, o jakąś mediację, o zawieszenie i tak dalej, no wcale tak nie musi być. Tym bardziej, że Amerykanie Amerykańscy prezydenci no, są bardzo mocno teraz powściągliwi, jeżeli chodzi o wysyłanie wojsk amerykańskich. Wiemy doskonale, że po wycofaniu się 31 sierpnia 2021 roku z Afganistanu, po przegraniu tej 20-letniej wojny najdłużej trwającej w historii Stanów Zjednoczonych, społeczeństwo amerykańskie wcale nie jest gotowe do tego, aby ponosić. Ogromne koszty wikłania się amerykańskich wojsk lądowych w jakiekolwiek nowe, nowe inwazje, nowe wojny. No, w związku z tym też to trzeba mieć jak najbardziej na, na uwadze. Pojawiają się różnego rodzaju informacje medialne, jak chociażby ta. Sprzed kilku dni, którą podała agencja Interfax, że są jakieś plany nawet podziału Ukrainy, to oczywiście może być wrzutka typowa, w cudzysłowie, wrzutka ukraińskich służb specjalnych, element SIOPS, element operacji psychologicznej. Niemniej jednak, też musimy sobie zdawać sprawę, że w rosyjskiej myśli geopolitycznej, geostrategicznej czy po prostu strategicznej, wojskowej takie plany określone metodą scenariuszową, znaną jakby ze studiów strategicznych, rozpadu Ukrainy, dezintegracji Ukrainy, no były tworzone od wielu, wielu lat, czy nawet od dekad, bo co najmniej od 2004 roku widać takie wzmożenie tego typu analiz, czyli od pomarańczowej rewolucji. Wśród tych różnych metod, takich scenariuszy, które były rozważane w rosyjskich kręgach analitycznych, najczęściej Mówiło się od, o takiej dezintegracji Ukrainy od dwóch do pięciu części, to najczęściej. Więc to nie jest tak, że jest to całkowicie oderwane od rzeczywistości. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że może to być element nacisku na administrację amerykańską, na państwa europejskie, aby, aby skłonić, aby skłaniać Rosję, aby naciskać na Rosję, a jednocześnie oczywiście wspierać cały czas Ukrainę taka groźba właśnie dezintegracji ukraińskiej miałaby być czymś takim. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ten, to zaostrzenie kursu względem Moskwy może. Mieć miejsce. To nie jest tak, że od razu, jak mówię, może dojść do takiej propozycji pokojowej, do przyjęcia postawy gołąbka, gołąbka pokoju przez Donalda, Donalda Trumpa. Musimy sobie zdawać sprawę, że. To sam, sam wybór Kita Keloga wskazuje na to, że prezydent elekt być może postanowił w tym momencie nieco zaostrzyć kurs wobec, wobec Moskwy i podjąć rokowania wtedy, kiedy obie strony no, spotkają się mniej więcej w połowie drogi, jeśli chodzi o jakieś, jakieś ustępstwa. Co bardzo ważne, Donald Trump nie odniósł się do decyzji Joe Bidena, odchodzącego prezydenta, który zniósł ograniczenia w użyciu przez Ukraińców amerykańskich systemów rakietowych średniego zasięgu ATAKAMS. Wiemy, że doszło do ataku ATAKAMS-ami w głąb Federacji Rosyjskiej. Tutaj widać, że w, w mojej ocenie było to uzgodnione z otoczeniem Donalda Trumpa. Sam Trump nie odciął się od tego, nie, nie potępił w sposób zdecydowany tej decyzji, Właśnie administracji, administracji Bidena. Co ciekawe, sympatyzujący z Donaldem Trumpem, periodyk The American Interest sugeruje wręcz, że ta decyzja właśnie była omawiana i to nie przez otoczenie jednego i drugiego. Polityka, ale osobiście w czasie spotkania Bidena i Trumpa w Białym Domu w dniu 13 listopada bieżącego, bieżącego roku. Co ciekawe, są też takie sugestie w amerykańskiej prasie, że odchodząca administracja miała z otoczeniem Trumpa konsultować decyzję o zaostrzaniu sankcji nałożonych na, na Rosję. No, wiemy, że jest to załamanie kursu, kursu rubla. Wiemy, że Rosyjski Bank Centralny ogłosił wczoraj, czyli 28 listopada. Że przestaje skupywać dolary na rynku rosyjskim i tak dalej. Więc widać, że następuje pewien etap eskalacji w tych, w, tych, w, tych, w tych relacjach. Co ciekawe, zdaniem Washington Post, zdaniem dziennika Washington Post, już po wygranych wyborach Donald Trump miał rozmawiać z Władimirem Putinem. Miał mu wtedy powiedzieć, aby ten nie eskalował wojny na Ukrainie. Natomiast wiemy doskonale, że Rosja, że sam Władimir Putin nie, nie posłuchał tego i widać to chociażby po skali uderzeń powietrznych Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. To jest też ciekawe. Pytanie, czy to jest swego rodzaju rewanż, zemsta swego rodzaju za, za koordynowanie właśnie tych, tych działań z Bidenem, rozwinięcia tego wsparcia dla, dla Kijowa. Tak? No, to, to widać, że, 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 że może to być taki odwet do tego, do tego wiemy, że w rosyjskiej telewizji pojawiły się takie no, półnagie zdjęcia Melanii Trump, żony prezydenta, prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy no właśnie, to nie jest element również takiej swoistej, swoistej zemsty. Więc w, w tym kontekście widać, że może dojść do pewnego zaostrzenia w najbliższym czasie. Moskwa ma wiele atutów, które wcale nie, nie, nie wyparują po prawda po, po zaprzysiężeniu Trumpa 20 stycznia 2025 roku, a sama decyzja Władimira Putina o masowej produkcji oresznika, czyli tych właśnie rakiet hipersonicznych, pokazuje, że, że Rosja jest dzisiaj naprawdę w, bardzo mocno wyprzedziła kraje europejskie, jeśli chodzi o pracę nad bronią, nad bronią hipersoniczną. 26 listopada 2024 roku po rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andriem Sy Sybichą, szef polskiego msz Radosław Sikorski poinformował, że, cytuję, nie ma żadnych przeszkód do przeprowadzenia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na terytorium Ukrainy. I tutaj warto przyjrzeć się temu, co tak naprawdę zostało wynegocjowane. Niewątpliwie... Obecnie rządząca polską koalicja chce przed wyborami prezydenckimi, przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w Polsce, no dać jakiś sygnał, że jednak jest możliwość w ogóle realizowania jakiegokolwiek polskiego interesu narodowego w relacjach z Ukrainą i no, próbuje takie rzeczy tutaj zrobić. Co więcej, jest. Komunikat, komunikat uzgodniony przez stronę polską i ukraińską, i warto rzeczywiście przyjrzeć się treści tego komunikatu. To jest cytat. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy. Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Koniec cytatu. No i oczywiście po takim komunikacie spora część mediów głównego nurtu, spora część polityków z establishmentu w, w Warszawie. No, rozpływała się tak naprawdę w komentarzach nad skutecznością, oczywiście w cudzysłowie, skutecznością ministra Radosława Sikorskiego. Natomiast kompletnie komentatorzy, dyżurni eksperci nie zwrócili uwagi na to, że tam jest mowa w tym komunikacie o tym, że prace poszukiwawcze i że ekshumacje, prace ekshumacyjne mają przebiegać, cytuję, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. No i to, jest, to zmienia całkowicie postać, postać rzeczy, ponieważ doskonale wiemy, no, że nie da się prowadzić prac ekshumacyjnych bez nazywania ofiar ofiarami, a katów katami. No, nie da się przeprowadzić ekshumacji bez określenia tego, kto dokonał tych. Brutalnych mordów, kto dokonał tych zbrodni, tego ludobójstwa. Natomiast ustawodawstwo ukraińskie, zgodnie z którym mają być prowadzone prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, y Obejmuje także ustawę z 2015 roku, dokładnie z 9 kwietnia 2015 roku, która uznaje status prawny tzw. uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku czyli członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii za bojowników o niepodległość Ukrainy. Co więcej, ta ustawa z 2015 roku, ustawa ukraińska, przewiduje sankcje karne za okazywanie tak zwanego lekceważącego stosunku dla bojowników o niepodległość, dla nie, niepodległość Ukrainy. Czyli tak naprawdę mamy sytuację, w której w ukraińskim porządku prawnym zbrodnicze organizacje, ludobójcze organizacje OUN i UPA są. Są, ich pamięć o nich jest chroniona prawnie zgodnie z ukraińskim prawodawstwem nie można okazywać lekceważącego stosunku dla takich ludobójców jak Bandera i Szuch Szuchewicz no to mamy do czynienia z prawnym usankcjonowaniem negowania zbrodniczego i zbrodniczego, ludobójczego charakteru tych formacji ONUPA na Ukrainie. No, to, jest, to jest oczywisty absurd dzisiaj. To zachwycanie się mediów głównego nurtu komunikatem, jakimiś uzgodnieniami Sikorskiego i Sybichy, Sybichy które nie mają żadnego oparcia w prawie, w realiach, które panują na Ukrainie. No i, no i oczywiście też zwrócę uwagę na to, że. Że jest tutaj mowa o pewnej dobrej woli, o gotowości do pozytywnego rozpatrywania tych wniosków, ale taka podobna gotowość istnieje w cudzysłowie, oczywiście, od kilku lat. I wiemy doskonale, że są ekshumowani żołnierze Wehrmachtu. Są dane mówiące o tym, że to naprawdę są ogromne liczby tych ekshumacji, które są przeprowadzane na Ukrainie żołnierzy Wehrmachtu, a nie ma, ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No w świetle, oczywiście, tego prawodawstwa, które jest na Ukrainie, jest to delikatnie mówiąc bardzo ograniczone. Strona polska, rządy Rzeczypospolitej nie zrobiły kompletnie nic, aby wymóc na Ukrainie penalizację, penalizację banderyzmu. Proszę zobaczyć, że Ukraina przyjęła takie no, straszliwe, wręcz ustawodawstwo, które tak naprawdę tak naprawdę neguje te, te zbrodnie i ludobójstwo już po 2014 roku, czyli po rozpoczęciu wojny. Polska będąc sąsiadem Ukrainy, pozyc no pozyc będąc pozycjonowana przez właśnie establishment w Warszawie jako adwokata Ukrainy, nie zrobiła kompletnie nic, aby wymóc na władzach w Kijowie karanie, penalizację banderyzmu, zakaz rozwoju tej zbrodniczej ideologii. No i oczywiście mamy do czynienia z kolejnym z kolejnymi skutkami tego typu właśnie działań, ponieważ nie, trza, nie trzeba było długo czekać i już mamy oświadczenie szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowycza, który atakuje Polskę i obwinia Polskę o brak ekshumacji na Wołyniu. Tak, szef ukraińskiego IPN-u oskarża Polskę. O brak ekshumacji na Wołyniu. No jest to ewidentna manipulacja, żeby nie powiedzieć po prostu zwyczajne, aroganckie kłamstwo, ordynarne kłamstwo. Nie pierwszy raz ja już poświęcałem tej osobie. Czas w podcaście geopolitycznym wskazując na manipulację, kłamstwa i dezinformację prowadzoną przez ukraiński, przez ukraiński IPN. Niestety mamy do czynienia z eskalacją takiego aroganckiego tonu ze strony, ze strony Ukrainy. Widać to właśnie po tych oficjalnych wypowiedziach ostatnio Sikorskiego, Sebichy w sprawie przeprowadzenia ekshumacji. I tutaj też warto powołać się na, na konkretne doniesienia agencyjne. Agencja Interfax Ukrainy, Ukraina wczoraj 28 listopada zacytowała Drobowycza, który stwierdził, że we wrześniu, Bieżącego roku ukraiński IPN miał się rzekomo zwrócić do polskiego IPN z wnioskiem o udostępnienie spisu i konkretnych informacji dotyczących miejsc, w których strona Polska ma prowadzić te prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Drobowicz powiedział, że jak na razie nie ma żadnej odpowiedzi ze strony polskiej i oskarżył stronę polską o obwinił Polskę o właśnie ten brak ekshumacji. No jest to ewidentna manipulacja. Wy, wystarczy zobaczyć, że, że też tutaj szef ukraińskiego IPN u uderzył w obecnego prezesa IPN, u który jest ogłoszonym kandydatem na wyborach prezydenckich, co też oczywiście ma swoje ma swój wymiar, bardzo, bardzo istotny, natomiast też warto zauważyć, że polski IPN jeszcze tego samego dnia skomentował tę te wypowiedź, te wypowiedź Drobowycza, odniósł się do nich i oświadczył, że te słowa szefa ukraińskiego IPN-u są manipulacją i dezinformują opinię publiczną. To jest fragment komu oficjalnego komunikatu. Dalej możemy przeczytać cytat, szkodzą polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej dalej możemy przeczytać że były złożone wnioski że w ramach dotychczasowej korespondencji ze stroną ukraińską w tym z ministerstwem kultury Ukrainy złożono 9 wniosków głównych i kilkadziesiąt wniosków szczegółowych w sprawie zgody na podjęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych między innymi ofiar zbrodni wołyńskiej jak napisano w oficjalnym komunikacie IPN -u. koniec cytatu w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której strona polska nie tylko, że złożyła 9 wniosków głównych, kilkadziesiąt wniosków szczegółowych, wszystkie wnioski zawierały dokładne miejsca, dokładne lokalizacje, gdzie planowano podjąć pracę. To mamy do czynienia z ordynarnym kłamstwem ze strony ukraińskiej, że wnioski nie były składane. No, i to jest oczywiście próba zablokowania w ogóle jakichkolwiek nawet takich luźnych uzgodnień, które zostały. Przyjęte przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Widać ten potężny opór po stronie ukraińskiej, widać skutki tolerowania. Ideologii banderowskiej, rozwoju ideologii banderowskiej na Ukrainie. No niestety jest to, jest to straszliwe skutki słabości, słabości establishmentu państwa polskiego. To jest skutek wieloletnich zaniedbań, wieloletniej miękkiej polityki wobec Ukrainy, która była. Prowadzona w okresie III Rzeczypospolitej. Niestety, ja nie jestem tutaj optymistą, uważam, że strona ukraińska będzie usztywniać swoje stanowisko, będzie dalej torpedować próby ekshumacji, będzie rozwijać się niestety nacjonalizm ukraiński wraz ze słabnięciem samej Ukrainy z postępami wojsk rosyjskich, z wyczerpywaniem się samej Ukrainy, ten ukraiński szowinizm odwołujący się do OUN, UPA, do tych zbrodniczych formacji, będzie się nie, będzie niestety wzrastał, będzie kult wzrastał zbrodniczych OUN, UPA, Bandery, Szuchewicza i innych zbrodniarzy, no i Polska musi w końcu położyć temu tamę, no. Tutaj nie ma innego wyjścia jak usztywnienie stanowiska ze strony polskiej i rozpoczęcie realizacji polityki rea realnej wobec, wobec Ukrainy, czyli wstrzymania jakiejkolwiek pomocy dla państwa ukraińskiego i wycofanie zgody na pobyt dla wielu ukraińskich imigrantów na terenie państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas szczytu ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, zagroził masowym zastosowaniem pocisków oresznik w jednym uderzeniu przeciwko ukraińskim centrom kierowania państwem. Dodał, że ich siła byłaby porównywalna z użyciem broni jądrowej. Taka deklaracja padła podczas szczytu w Astanie w Kazachstanie, organizacji, która jest nazywana rosyjskim NATO. I to ma swój, swój oczywiście bardzo ważny wymiar. Wielu ekspertów, wielu komentatorów, tworząc różnego rodzaju scenariusze, symulacje wojny na Ukrainie, mówiło, że jednym z możliwych scenariuszy może być deeskalacyjne użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że użycie takiej broni jądrowej. Wzniosłoby ten poziom wojny na Ukrainie na bardzo wysoki poziom groźby konfrontacji nuklearnej między wschodem a zachodem. Do takiego poziomu niewątpliwie nie są zachęceni, nie są przekonani przywódcy chińscy, a z nimi musi się liczyć również Władimir Putin. Niewątpliwie użycie taktycznej broni jądrowej nie spowodowałoby takiego powiedziałbym dobrego odbioru wśród sojuszników Rosji, ani z właśnie ODKB, ani z Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ani z grupy BRICS+. Niemniej jednak Rosja weszła w posiadanie nowoczesnej broni pocisków hipersonicznych, przetestowanych już bojowo i rzeczywiście ten wariant, Takiego potężnego uderzenia na centra kierowania państwem ukraińskim, który by miałby charakter deeskalacyjny, należy wziąć pod uwagę. Jest to jeden z możliwych scenariuszy rozwoju tej sytuacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj. No, nie sposób nie skomentować też tych słów w kontekście tego kłamliwego określenia, które no, jest szeroko rozpowszechnione, szeroko rozpowszechnione w mediach, w mediach głównego nurtu, i w Polsce i na zachodzie, o tak zwanej wojnie pełnoskalowej. No, szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego, jak wojna pełnoskalowa, jeżeli się nie atakuje, nie niszczy centrów kierowania. Właśnie przeciwnika. Proszę zauważyć, że od początku tej wojny, od 2014 roku, a zwłaszcza po tym nowym etapie, po rozpoczęciu tego nowego etapu w 2022 roku nie było żadnego, żadnej próby zlikwidowania. Kierownictwa państwa ukraińskiego precyzyjnymi uderzeniami, na przykład na ulicę Bankową w Kijowie. Co więcej, od 2022 roku obserwujemy liczne spotkania Wołodymyra Zełenskiego z bardzo wieloma przywódcami światowymi w Kijowie. W sposób absolutnie niezakłócony jakimiś zmasowanymi uderzeniami rakietowymi, czy nawet precyzyjnymi uderzeniami. Rosja dysponuje niewątpliwie technologią wojskową, która jest w stanie skutecznie razić centra kierowania państwem ukraińskim, także te położone głęboko pod ziemią mam na myśli tu różnego rodzaju umocnienia, schrony itd. Natomiast tego nie robi. Podobnie jak Rosja nie atakuje od samego początku tej wojny i od jej nowej odsłony w 2022 roku nie atakuje linii zaopatrzenia, którymi setki tysięcy ton sprzętu jest transportowane yy, także przede wszystkim drogą lądową na Ukrainę. Po stronie ukraińskiej, przecież Rosja mogłaby zniszczyć węzły logistyczne, węzły drogowe, kolejowe i tak dalej. Tego nie robi. Mamy do czynienia z wielkim kłamstwem, które oczywiście. O, o wojnie pełno, w cudzysłowie pełnoskalowej, które wymusza niejako nas, na tak zwanym kolektywnym zachodzie przekazywanie pieniędzy, przekazywanie sprzętu wojskowego, no bo gdyby media mówiły tak, jak jest, że realnie, że jest to wojna ograniczona, że jest to rozszerzenie wojny hybrydowej, jest to oczywiście i elementy wojny konwencjonalnej, kinetycznej, elementy walki wojsk lądowych, no ale z drugiej strony także jest bardzo jest rywalizacja gospodarcza, jest wojna informacyjna, są działania innego typu, no to kto chci, wtedy chciałby przekazywać w takiej skali pomoc dla, dla Ukrainy. To jest, to jest oczywiste, to jest oczywiste w tym, w, w tym zakresie, jeżeli mówimy tutaj merytorycznie, a nie na poziomie jakich, jakichś emocji. Warto także zauważyć jedną rzecz, to, co w, te, w tej wypowiedzi. Władimira Putina. Tutaj rosyjski przywódca zaznaczył, że Moskwa już wielokrotnie zwracała uwagę na udzielane Ukrainie pozwolenie na uderzanie zachodnimi rakietami dalekiego zasięgu w obiekty w Rosji, co oznacza zdaniem Putina zaang bezpośrednie zaangażowanie Zachodu w konflikt. I tutaj, no, jakby Putin stawia granicę, że jeżeli dalej będzie Zachód pozwala Ukrainie na. Takie ataki w głąb, w głąb Rosji. Rosja odpowie zniszczeniem centrów kierowania państwem, państwem ukraińskim. No To, w jaki sposób Putin wypowiada się o Wołodymirze Zełenskim to myślę, że jest jasne, oczywiste. Wskazuje też, że mówi tutaj, cytuję o reżimie w Kijowie, o przywódcy reżimu kijowskiego. Wskazuje na to, że Zełenski stracił legitymację już do pełnienia. Funkcji głowy państwa, nie biorąc udziału w wyborach, że nie ma prawa wydawać rozkazów siłom zbrojnym. Ja tylko przypomnę, że to są oczywiście cytaty z Władimira, z Władimira Putina. Zgodnie z konstytucją ukraińską, Władimir Zełenski, kadencja prezydencka Władimira Zełenskiego wygasła w dniu. 20 maja 2024 roku. I też warto to mieć na uwadze w kontekście ewentualnych jakichkolwiek rokowań rozejmowych czy, czy rokowań pokojowych, bo Rosja generalnie nie uznaje Zelenskiego za, za prezydenta. No tutaj wyraźnie Putin powiedział na tym, na tym szczycie odkb w Astanie, że. Cytuję, przywódcy reżimu w Kijowie stracili legitymację. Koniec, koniec cytatu. Musimy sobie zdawać sprawę, że od 22 listopada, czyli od tego oświadczenia prezydenta Rosji, że Rosja przyznaje się do zastosowania rakiety hipersonicznej Oresznik, no, nastąpiła bardzo ważna zmiana. Rosja jest w stanie wejść na poziom wojny pełnoskalowej, bardzo precyzyjnie rażąc i centra kierowania państwem ukraińskim, i ewentualne linie zaopatrzenia także Ukrainy w, sprzęt, w zachodni sprzęt, to jest niewątpliwie bardzo ważny sygnał do administracji prezydenta Donalda Trumpa. To również powinien być bardzo ważny sygnał dla establishmentu, establishmentu w Warszawie. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska dzisiaj nie ma systemu obrony powietrznej na, na efektywnego systemu obrony powietrznej, a już na pewno nie takiego, który byłby w stanie powstrzymać rakiety. Personiczne. Wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.